To znaczy, że na przykład politycy opozycji nie powinni mówić, jeżeli chcieliby zlikwidować na przykład 500+, to nie powinni by tego mówić. Przede wszystkim nie w takich kategoriach w ogóle, co się... To jest ważne. Ale panu powiem, dlaczego... Na czym polega pana błąd? Tak. Dobrze. Chętnie przyjmę. Polega na tym, że pan niby, tak jak politycy zresztą, nie przedstawia ludzi, stawia ludzi przed wyborem. A wybór jest taki, a tak trzeba robić. Proszę państwa, na 500+ idzie, o ile pamiętam, 40 miliardów złotych. Tak. Czy chcecie, żeby te 40 miliardów złotych sprawia, że mamy coraz większy dług, coraz większe odsetki i brakuje nam na przykład na płacę nauczycieli? Za czym się opowiadacie? Uczciwy, kompetentny polityk stawia dobrą diagnozę i stawia ludzi przed wyborem.